Hej, hej, siemanko, jestem Topolo, witajcie w kolejnym odcinku z serii Ancient Hunt, serii, w której ubijamy wszystkie bossy po kolei. Kolejny odcinek, kolejny boss, zapraszam. I standardowo, zagadkowe Topolo, odpowiedź na poprzednią zagadkę z poprzedniego odcinka. Co to mogło być? Oczywiście, odpowiedź jest bardzo prosta dla każdego, kto śledzi każdy odcinek. Jest to oczywiście miejscówka z Ancient Hunt, z bossika o nazwie Zapora. W tym miejscu właśnie generuje się nam bossik, w tym miejscu on się pojawia. Tam gdzieś nieopodal i to jest miejscówka właśnie z odcinka z Zapory. Gratuluję wszystkim zwycięzcom i lecimy dalej. No dobra, czas na bossa. Piąty boss z kolei. Jest to First Enchanter. Zerknijcie sobie na przewodnik po runach. Też pamiętajcie o tym, że pod każdym odcinkiem z tej serii jest też przewodnik po runach specjalnie w opisie. Tutaj na dole zerknijcie, rozwincie sobie opisik i tam macie cały przewodnik krok po kroku. Wszystko to, co omawiam, czym się posługuję. Mam nadzieję, że będziecie mieli to na bieżąco. No i jakie runy potrzebujemy? Zacznijmy od lewej strony, tutaj zerknijcie sobie. Mamy dwa rodzaje run wymagane. Jest taka literka A i jakby U zamknięte, odwrócone, powiedzmy. Powiedzmy tak, nazwijmy to po swojemu. No, w sumie jest trzy runy potrzebne. Tu mamy Enchantera, wydaje mi się, że no, nie wydaje mi się, tylko jestem pewien, że będzie enchantować, będzie miał moc enchantowania swoich pomocników, także tu musimy uważać, ale mi się wydaje, że damy radę. Oczywiście musimy dać radę. Dobra, co może nam wydropić z tego bossika? Jest to Scale Mail, czyli nasza zbroja łuskowa, Claymore i Kosa Dusz, tak? Kosa Dusz, coś takiego. Zobaczymy, oczywiście w wersji standardowej i w wersji unikatowej będzie można to wydropić, oczywiście złoconej. No i przejdźmy sobie już tutaj standardowo do Ancient Hunta. Ja tutaj sobie włożyłem gąk osłabienia jako dodatek zawierający tą runę. Zawiera tą różową runę. Najprostsza receptura, jaką mi się udało uzyskać. I kosa mrozu do tego, która zawiera te dwie runy. Tutaj sobie zerknijcie, bo chciałbym tak zrobić dla was specjalne takie jakby receptury i itemki, które dają tylko i wyłącznie te runy, które chcemy włożyć i chcemy wygenerować bossika. Też myślę, że to jest dosyć problematyczne dla was, szukacie pewnie itemków, nie macie odpowiednich run. No ja mam swój ekwipunek w postaci 300 itemów zapełniony totalnie specjalnie właśnie pod te odcinki. No i zainwestowane punkciki, oczywiście standardowo 3x3. Trochę tych punktów mocy odrobiłem. Już widzimy, że pierwotny zaklinacz czeka. Gdzieś tam swojego czasu już to wykonywałem, ale nie na takim odcinku. Szansa na spotkanie 84%, standardowo 1,6 średnio starożytnego. Dobra, plus 25. I wyruszajmy, myślę, że jesteśmy gotowi. Oho, już tutaj widać, że piaski znów witają nas. Znów mamy pierwszy piaskowy biom. No i okej, tutaj widzę, że artefakty są w porząsiu. I też tutaj jestem pod mega wrażeniem, że naprawdę jesteście bardzo aktywni pod tymi odcinkami z tej serii. Także dziękuję bardzo za wszystkie komentarze, lajki, naprawdę łapkujecie, komentujecie na potęgę. Szacun dla was i piąteczka i lecimy dalej. I zobaczcie na to! Ledwo się przywitaliśmy i już mamy bossa. Już się wygenerował, dobra. Elegancio, elegancio. Wow, duża mapka jest, zobaczcie. Okej. Nie spodziewałem się, że tak na wstępie będziemy mieli, myślałem, że trochę powalczę. No i dobra, czas zaczynać. O kurde. No nie jest źle, myślałem, że będzie gorzej. Chociaż... Wow! Prawie zginąłem. Kosa dusz. Właśnie, o tym mówiłem. I niestety dropa nam zwykła rzecz. Kosa dusz zwykła, złocona. Słabiutko. No ale dobra, zaliczone, udało się. Ale zobaczcie, jakie to jest przebiegłe. Kurczę, tak mi uderzył, że szok. Ledwo co uszedłem z życiem. Zobaczcie, jak nieprzewidywalne bywają te bossy, to też miejcie na uwadze. Zlekceważyłem wroga i prawie zginąłem. Także nie mówcie w komentarzu, że easy peasy. Może was tutaj nieźle zaskoczyć taki bossik. No i dobra, mamy 1-0. Dobra, tylko nie wpaść jeszcze w te pułapki zakichane. No i dobra, standardowo sobie przechodzimy dalej.
kręciłem się totalnie. Tak naprawdę siedząc w pracy już nie mogę się doczekać kolejnych bossów, kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że wy również. Także czasami zdarza się, że nagrywam jednego dnia po dwa odcinki. Wow! A czasami jednak trzeba troszeczkę podropić itemków, bo nie zawsze mam odpowiednie receptury. To może być problematyczna miejscówka, więc przejdźmy to jak najszybciej. Byle do kolejnego bossa, kolejnego biomu z bossem. I będziemy kombinować dalej. Okej, okay, druga miejscowa, drugi biom. Już tam pusto było totalnie. No zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda, tak jak w poprzednich odcinkach, dwa lub trzy razy z jednym bossem. Chyba, że nam się nie poszczęści, no ale zobaczymy. Różnie to bywało. Oczywiście łucznicy, nasi ulubieńcy, bardzo mocno są zboostowani. Już tutaj widać, że jest ciężej. I w sumie już te karwasze, zobaczcie, że znowu cały czas z tymi karwaszami chodzimy. Już tutaj może w następnych Ancient Huntach pokuszę się o jakąś inną broń. Cały czas planuję sobie wydropić wir z odpowiednimi zaklęciami. Z krytykiem, z wirowaniem, ewentualnie z falą uderzeniową. I jeszcze do tego pijaweczka by się pięknie przyjęła. No ale dobra, tutaj ohoho, dużo, dużo kumpanów do wyczyszczenia. Ale damy sobie radę z nimi na pewno. No i trzeci biom, ostatni. Nic kompletnie nie było na poprzednim, aż się zdziwiłem. Czyżby szczęście nas opuściło? O, dobra, sorki krówki. No ale jeszcze szukamy, jeszcze będziemy tutaj kosić, łoić. Aj, najgorzej! Najgorzej, to jest ta jedna z najgorszych misji biomów, bardzo, bardzo wąskich, w którym praktycznie jeden zły krok i spadacie w przepaść. Netherową przepaść. Wow! Oj, dobra, wpadliśmy tutaj już na amen, dobra. Uwaga na creepery. Trzeba to jakoś ogarnąć z tego co widzę. Pierwsze co, nekromanty, nekromanty, nekromanty. Nic nie widzę. Mhm. Całkiem. Uważajcie, jak wpadniecie właśnie w takie dziadostwo jak ja teraz. Ciężko jest z tego wybrnąć. Oho, tutaj widzę dwie miejscówki naraz. Może coś tu być. Może coś tu być, licz na to. Tylko nie wpadnij w przepaść. O, proszę bardzo. Jak miło. Drugi bosik? No to tradycyjnie, fajnie, fajnie, już nie będzie wtopy, że jeden odcinek cały i jeden tylko bosik. Wiem, że lubicie, jak jest tych bossów więcej i częściej. No ale dobra, przygotujmy się. Miksturka życia jest, artefakty zregenerowane. No i dobra, czekamy na bossa. Ciekaw jestem, gdzie on mi się tutaj pojawi. Mam nadzieję, że trafię na niego z bliska. O, o, o! Oho! Dobra. Sorki, że tak nic nie gadam, ale w momencie, w którym kieruję się do bossa, to po prostu zabiera mi dech. Pałasz złocony. Unikatowa wersja złocona, dodatkowe obrażenia, ale to jest chyba standardowe. Standardowy enchant wbudowany. Pijawka, krytyk, no, no, no. Średnio bym powiedział, jeżeli chodzi o bardzo powolne bronie. Tutaj mniej więcej koło kamerki widzicie, że jest bardzo, bardzo powolną bronią. Dobra, wyjdziemy sobie stąd i będziemy kończyć biom chyba. No nie wiem, chyba że nam się trafi. Zobaczymy jeszcze tą drugą miejscówkę. Czy to jest goldzik, czy to jest boss obok bossa. Mega by było. Byłoby normalnie zarobiście. Tylko nie zginijmy teraz. Okej. Okay. Krówkę zostawiam, bo... Zobaczcie na to! Ale elegancko! Ja! Trzeci boss! Elegancio! I o to chodzi, a tak miałem taką nadzieję cichą, że... Kurczę, dwie miejscówki jedna obok siebie, pewnie dwie z goldem będą. A tutaj, patrzcie, dwie miejscówki pod nosem dosłownie. Dobra, nie przedłużam. Lecimy z tym.
Dobra, spróbujmy ich wsiąść jakoś taktycznie. Dobra, nie bijemy ich. Lećmy do bossa. O! To jest to, o czym mówiłem. Jesteśmy na hita u niego. Co to było w ogóle? Powiem wam, że w rankingu bossów wyląduje dosyć wysoko, bo to mnie zdziwiło. Co to był za damage w ogóle? Przecież on raz nas ciachnął i prawie całe życie nam zjechało. Nie mam pojęcia. Dobra, trzeci bossik zaliczony. Fajnie, fajnie. Hehehe. A co nam dropło? Pałasz. Dobra. Nic ciekawego. Nie jest to raczej jeden z bossików, które chcemy dropić. Jeżeli chodzi o jakieś super itemy. Bardziej tylko taka edycja kolekcjonerska, bym powiedział, ten boss. Ale dobra, o, weźmy sobie miksturkę, bo nam się przyda. Ale elegancko. Boss obok bossa. No nie jest, to jest chyba jedna z moich najgorszych netherowych miejscówek, jakie grałem. Jeszcze jak jest geomanta, to już w ogóle nie da się przejść. O właśnie, o tym mówię. Schabik się przyda, dzięki. Dzięki za te krówki. Ile ich tu się narodziło? Co jest? Jeszcze nekromanta, dobra. O, no i właśnie to. Co tu się odwala, no? Dobra, wracam do wyjścia. Raczej już tam nic nie było. Pozwiedzaliśmy, więc mamy 3 bossy na 3. Nie wiem, czy to jest właśnie reguła. No ale co, kolejny raz udało się. Dajcie koniecznie znać, jak według was wyglądał ten boss. Czy dla was też był trudny? Bo dla mnie, powiem wam, że był zaskakujący. Tak jak możecie zobaczyć, że te zombiaki nie były jakimś zagrożeniem dla nas. No tutaj też jest pewien perk w mojej zbroi, który powoduje spowolnienie. Mam tę właśnie tą aurę spowalniającą mróz, dzięki czemu ci wrogowie mają spowolniony atak i chodzenie i mogłem sobie jakoś te zombiaki ominąć. Dajcie koniecznie znać, czy ten bossik jest trudny. No tutaj też dla niektórych może być, dla niektórych pewnie jest banalny, ale ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obecność, za oglądanie, za wszystkie lajki i komentarze. Oczywiście zostawcie sobie subika, bądźcie na bieżąco. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, na razie, siemanko, hej!